Siemaneczki, rzemeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Croxy. No i co, dzisiaj znajdujemy się w kolejnym odcinku z CS-a. Jest to znowu pikem, ponieważ już w środę zaczynają się kolejne, właściwie już pierwsze mecze fazy nowych legend. Drużyny, które zakwalifikowały się do właśnie następnych etapów. To jest, czekajcie, już wam mówię. Jest to Ninja Sneaky Chance, którzy mieli wynik 3-0. Jest to oczywiście Team Liquid, który też miał 3-0. Właśnie kusiłem się. Pamiętacie pewnie poprzedni odcinek, jak właśnie chciałem wybrać pomiędzy Astralis i Liquid. No i niestety, no pomyliłem się, dałem tych, którzy niestety mieli bilans 3-1. No cóż, Norf też chciał, zamiast Virtus, pamiętam, bo ja dałem patriotycznie Virtusów, nie? A tak to normalnie bym 0-3 dał, naprawdę, ale no wtedy patriotycznie chciałem dać. A zamiast Virtusów na pewno bym dał Vega Squadron, bo oni potrafili na tym na tych turniejach odstawkę pokazać pazura. No a Gambit, no to myślałem, że ten, że jakoś im się uda, no ale nie udało się. No ale no co, mamy dzisiaj fazę grupową, już tu jest, są to nowe legendy. Cloud9 w nowym składzie. Czekajcie, po Facebook tutaj dzwoni, odłożę na bok. Navi oczywiście, Made in Brazil, Mousesports ze Snaxem, Winstrike, czyli ex Quantum Ballator Fire, dzięki którym się dorobiłem. Ostatnio do Bostonie doszli sporo. G2, Fnatic, Liquid i tak dalej, macie te wszystkie przedstawione. No i co? Na 3-0 od razu bym spróbował dać. Waham się na pewno między Liquid a Ninjas in Pyjamas, bo myślę, że Face ani właśnie Made in Brazil nie zdoła zrobić wyniku 3-0. Tak jak to było w poprzednim, że faworyci właśnie nie zrobili tego wyniku 3-0, więc pokusiłbym się i dał tutaj Ninjas in Pyjamas. Bo jak patrzyłem meczyki, no to naprawdę dobrze są aimowo. Lekro tam też bardzo ładnie z tego digielka na rundach Echo czy tam Force potrafi. I 0-3 tutaj dałbym G2 Esports, biorąc pod uwagę ich ostatnią formę. No i tak. Tutaj na pewno bym się też wahał między tym Winstrike, czyli X Quantum Bellator Fire, a Complexity Gaming, ale myślę, że Winstrike się pokaże z dobrej strony i może nawet uda im się awansować. No i co, lecimy dalej. Mamy oczywiście Cloud9 z Tarikiem i Styko w składzie. Nie z Tarikiem, Jezu, przepraszam. Tarik odszedł z Goldenem i Styko w składzie. Za Stewiego i Tarika. Dalej oczywiście Face Clan, Made in Brazil, Astralis, bo oni też bardzo dobrze strzelają. Wiem, że chyba Hellraiser z pierwszym mecz gra z G2, więc Hellraiser też może teoretycznie pokusić się o wyjście dalej, ale mi się wydaje, że im się to nie uda. Dalej mam Mousesports oczywiście ze Snaxem, Natus, Vincere. No i tak, mam te Fnatic jeszcze, mamy Navi, nie, a nie, dałem, halo, co jest? O, dobra, i mam tutaj, patrzcie, mamy Vega, Big to ledwo wyszło. Bo ja pamiętam, że dawałem na nich, że nie wyjdą z grupy, no niestety się udało i tam punkciki przepadły. Miałem w ogóle 4 na 9 punktów, więc możecie się pochwalić w komentarzu, ile wy macie. I tutaj już mamy 3 punkty za każdy poprawny pick, więc stawka jest dosyć wysoka. Bo potrzebuję do brązu chociażby. To jeszcze jeden odjąć 17 punktów. Czyli no trochę tego musi być. Jeszcze zatem to dalsze chyba jest 12, 15, coś takiego. No i tak, dalej myślę, że ostatnią drużyną, którą wytypuję. Na pewno będzie tutaj. Liquid nie dałem jeszcze. No to musi być tym Liquid. Fnatic. Nie wiem. Fnatic myślę, że nie uda im się pomimo wszystko. Bo myślę, że te drużyny chyba są pewniaczki. Większość na pewno. No dobra, chyba zostawię tak. No, no i tutaj bez Stylu, Vega, Big, Complexity, Fnatic, Winstrike i Hellraiser. No więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. Wynik mecze pierwsze już w środę. Zobaczymy, jak to pójdzie. No nie wiem, szczerze nie jestem za bardzo przekonany do tego. Ostatnio niestety, no nie za dobrze poszło, 4 na 9 punktów. To jest dosyć mało, no i co, tak się mój pikiem przedstawia. Taktyczny screenshot oczywiście na pamiątkę. No i co, tak to wygląda. Tutaj niestety, no tylko 4 punkty, no. Ale przynajmniej z tym Hellraiser trafiłem. Ale nie spodziewałem się, że może mieć na przykład Ninja Sim Pyjamas 3-0.
No tak jak mówię, no, gdybym kierował się rozumem, to tych punktów miałbym z 6 chyba chociażby. Dobra, jeszcze, no ale no, tam patriotycznie Virtusów dałem i tak dalej. No i co, jeszcze chyba mamy na dwie skrzynki, więc otworzymy sobie skrzyneczkę Spectrum. Chyba na dwie będzie mnie stać, dokładnie. Więc co, lecimy. Skrzyneczka Spectrum, dwie skrzyneczki na koniec. Zawsze spoko, obejrzeć na koniec. Halo, coś się zwiesiło znowu. O Boże, Counter-Strike, o, przeleciała awupka. Filator Decimator przeleciał. I mamy Scar 20, plan. No co to innego mogłoby polecić, jak nie Scar. No i skrzyneczkę rękawic jeszcze na koniec. Mam nadzieję, że tutaj mi pójdzie... Kurde, co jest Facebook, halo? Mam nadzieję, że z tą fazą mi pójdzie o wiele lepiej niż z tamtą, bo z tamtą no, tylko 4 na 9 punktów, więc to jest bardzo mało. No ale czas pokaże tutaj B2000 dzielna. A i rozdam wam dopiero pod koniec miesiąca skiny zaległe, bo niestety mam tradebana na ten, bo zmieniłem telefon. No więc jeszcze raz, tak się przedstawiam Whippikiem. Możecie w komentarzach pisać, jak wasz wygląda. Dalej tutaj się na pewno waham między Ninja Sim Pyjamas a Liquid. Czy dać właśnie Liquid, czy Ninja Sim Pyjamas na 3-0. Na 0-3 też na pewno to jest duże ryzyko. Ale biorąc pod uwagę formę G2, no to myślę, że mogą zrobić to 0-3. No i co, ja się z wami żegnam. Piszcie oczywiście swoje piki w komentarz. Możecie trailing zostawić, może wam coś rozdam pod koniec miesiąca. No i co, trzymajcie się i piona.